Projektujesz budynki wielokondygnacyjne? Zapoznaj się z rozszerzeniem Model Budynku dla programu RFM6. To rozszerzenie umożliwia dzielenie budynków na kondygnacje. W tym celu definiowane są wysokości, następne etapy są wykonywane automatycznie. Dla każdej kondygnacji można określić środki ciężkości, wyniki dla ścian usztywniających lub przemieszczenia pojedynczej kondygnacji. Rozszerzenie jest również wykorzystywane w dynamice. Wszystkie zdefiniowane wartości można również wyznaczyć do analizy spektralnej. Rozszerzenie umożliwia trójwymiarowe usztywnienie budynku i dwuwymiarową analizę kondygnacji w jednym modelu. Dzięki zdefiniowaniu kondygnacji jako sztywnych płaszczyzn, są one symulowane jako swobodnie podparte płyty, oddzielone od usztywnienia budynku. Wyniki z kondygnacji i modelu usztywnień są następnie wyświetlane osobno w modelu ogólnym i są uwzględniane w dalszym obliczeniach. Na przykład w budynkach wielokondygnacyjnych można oddzielić kondygnacje poddawane zginaniu od uproszczonego rdzenia usztywniającego i modelować je w jednym układzie. Uwzględniane są również ściany usztywniające i elementy typu belka ściana. Najpierw wybierane są powierzchnie lub komórki powierzchniowe. Następnie automatycznie tworzone są przekroje, które można później wymiarować w innych rozszerzeniach. Wtedy skorzystaj z rozszerzenia analiza etapów budowy. Oznacza to, że różne sytuacje występujące podczas procesu budowlanego mogą być uwzględniane w analizie konstrukcyjnej. Elementy konstrukcyjne, takie jak pręty, powierzchnie lub podpory, można modyfikować na każdym etapie budowy. Jeśli obliczasz budynki wielokondygnacyjne, mamy odpowiednie narzędzie.